Majówka to nie tylko dni wolne od pracy, wyjazdy i wspólne grillowanie z przyjaciółmi, ale to także, co najważniejsze, trzy ważne święta państwowe. 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi Polskiej, 3 maja – Święto Konstytucji. Ale część Polaków nie ma o tych świętach zielonego pojęcia. 1 maja. I jakie to jest święto? Narodowe chyba. Ale święto czego? Konstytucji. Czy wie pan dokładnie, jakie święta przypadają w majówkę? Ach, to chyba już te, które sobie przypominam, minęły. Wielkanocne. 1 maja dzień flagi, 3 maja przepraszam i święto pracy. 3 maja dzień flagi? Dzień Solidarności. A na historię pani chodziła? Chodziłam. Uważała pani na lekcjach? Nie za bardzo. No właśnie, bo jest jeszcze jedno takie ważne święto 3 maja. A w szkole nie miałeś o Konstytucji 3 maja? A, no miałem, ale zapomniałam, wyszło mi z głowy. Zwolennicy królowej Beatrycze zorganizowali radosne przyjęcie w centrum stolicy, tańczyli wymachując pomarańczowymi flagami i wiwatując na cześć swojej przywódczyni. Nie mogło także zabraknąć spływu kanałami miasta, który towarzyszy wszystkim ważniejszym uroczystościom organizowanym w Amsterdamie. Tradycją Dnia Królowej są także garażowe targi, na których można nabyć stare książki, dzieła sztuki czy zabytkowe naczynia. Ryzykowne podanie, jeszcze odgrywał Rondo, zbyt skomplikowana ta akcja, nie uratuje piłki Wade. Ależ tutaj ci kibice z tego, powiedzmy, 4., 5., 6. rzędu czasami wydają ogromne pieniądze po to, żeby taką chwilę tutaj przeżyć. Ulubieniec widowni, chłopak rodem z Chicago, ale oczywiście cała kariera w ekipie Miami Heat. Wade. Dzisiaj... No to też chciał troszkę Chalmers zagrać, tak jak LeBron James. Nie ma, co się nie udało. Rżeć każdy może. Jeden lepiej, drugi gorzej. Numer 1. Ja! O matę. W Rydzewie zmierzyli się najlepsi naśladowcy końskiego rżenia, a konkurencja była całkiem spora. Zwyciężył pan Ryszard, który swoją mistrzowską zdolność nabył. No trzeba trenować i mam konie swoje i widzę, jak oni rżą, no i tak trochę mi tak zostało z nich. A tak brzmi rżący pan Ryszard. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. To było flagowe dzieło Świnoujścia. Ponad 500 mieszkańców kurortu i wypoczywających tu turystów utworzyło najdłuższą w Polsce flagę. W ten sposób pobito dotychczasowy rekord, który ustanowiono w Bytomiu. Władze Świnoujścia zapowiadają powiększać flagę co roku. Celem jest rekord Guinnessa. Największą na świecie flagę z 20 tysięcy osób ułożyli Chińczycy. Żeby pobić chiński rekord, potrzeba będzie pomocy niemal połowy mieszkańców Świnoujścia. Ponownie Madryt i 1-1 w meczu drugiej rundy między Marią Szarapową i Ekateriną Makarową. Co to za impresje? Nie podpowiem państwu, nie wiem, o co tu chodzi. W każdym razie za chwilę początek seta trzeciego, seta decydującego. Mówiłem już, że na zwycięską tenisistkę czeka w trzeciej rundzie Słowaczka Dominika Cibulkowa, która przeszła bez walki przez... No i co to jest? To jest chyba nietoperz, proszę państwa, śpiący sobie spokojnie pod dachem.